pracą roboczą. Dobrze. Córka jest tutaj fotogeniczna, także możesz spójrz tam do komedy. A lubisz gotować? Oj, bardzo. Tońko! To są ryby, ale musisz rozpakować torbę z tymi rybami, wiesz? Tą taką płócienną matka tam naukładała. Ale wiesz co, jak się dogotuje, to wtedy wysiadam, nie skosztuj. Skosztujmy cokolwiek z tego stołu. Mocny ziemno to. Takim prywatnym moim zajęciem, które podejmuję przynajmniej 2 razy w roku, to jest czas, kiedy zbliża się Święto Bożego Narodzenia albo Wielkanoc. Ja chylę czoła przed tradycją. Natomiast martwi mnie, że współczesny człowiek, żeby złożyć życzenia, to robi to w sposób bardzo zdawkowy, czyli to są komunały, które powtarza się według słów utartych, albo kupuje kartki świąteczne, szalenie banalne i wysyła. I stąd moja próba, żeby odświeżyć konwencję. Zamysł jest bardzo ambitny i całkiem niełatwy, dlatego że próbuję każdego roku zaskoczyć moich przyjaciół, którzy wiem, że czekają, jakimś jeszcze całkiem nową propozycją. To, co ja w tej chwili robię, to jest moja ulubiona jakby taka poza, bo jak już mogę tam zostawić ten cały dom na dole, to wtedy włączam laptop, włączam muzykę i biorę narzędzia. Rysunek jest pierwszym moim językiem, który świadomie opanowałem. Właściwie nie potrafiłbym czegokolwiek uczynić, gdybym nie zaczął od rysunku. To jest absolutnie mój fundament. Czasami wiem, że ręka moja jest mądrzejsza od mojej głowy. I ręka kreśli znaki, czyni kształt. I to jest bardzo ciekawe. Ale jest jeszcze coś bardziej zadziwiającego, że czasami wydaje mi się, że nie tyle ręka, co narzędzie prowadzi rękę. I to narzędzie podąża za jakąś niewidzialną kreską. Czyni znaki, o których ja nie wiem, ręka nie rozumie. I nagle przyglądam się temu, co się dzieje na tej kartce papieru i sam się dziwię. I sam się zastanawiam. I to jest zagadka. I to jest jakaś przygoda. Teraz zrobi się lepsze światło. pracownia na razie jest nieurządzona, jest zaimprowizowana. Powszednio jak malowałem niektóre obrazy, to ja robiłem w garażu z wyjściem na ogród. Miałem taki pomysł na kształt obrazu, który odbiega jak gdyby od tej formy takiej zamkniętej w kwadracie czy prostokącie. Próbowałem jedną taką krawędź jak gdyby zmiękczyć. No, co z tego wynika? No zobacz. Malarstwo jest bardzo ważnym doświadczeniem, ale ja się tego malarstwa musiałem nauczyć już odpowiednio późno, po zakończeniu moich studiów. I chwalę to sobie bardzo. Ale dzięki temu, że jestem grafikiem z powołania i malarzem z umiejętności, to mi się to jakoś opłaca. Na przykład forma plakatu, która jest moją taką wielką przygodą i zabawą. Kilka lat temu otrzymałem propozycję od pani dyrektor Iwańskiej, ażeby zająć się placówką, którą otworzyła na miejscu dawnego zakładu przemysłowego. I wymyśliliśmy coś, co według mnie jest bardzo ciekawe i cenne, że kształt, wystrój, dobór kolorów ma sens psychologiczny, a w związku z tym wspomaga, a nawet stymuluje proces wychowania. Były obawy, czy ta estetyka czasami nie sprowokuje wandali, czy młodzież tego efektu bardzo starannie realizowanego, czy ona nie zechce jak gdyby niszczyć. No właśnie nie. I postrzeganie gdyby zachowania młodzieży mniej więcej się zgadza z tym, co żeśmy sobie zakładali. To znaczy, że młodzież czuje się dowartościowana. W związku z tym jak gdyby zanikają te zachowania agresji. To się nazywa fortepian, a Juczany pianino. To są bracia. Co prawda na co dzień ten się bawi Misiek, a ten to pan kotek. Po prostu kot. Koty są fajne, bo czasami nie warto wołać, bo po co? Jak zekscytowany, to sam przyjdzie, czy go wołasz, czy nie. Kot jest niezależny, dumny. No, ja go rozumiem, bo trochę tak, też taki jestem. Co, nie będziesz teraz? A na forsajce to znaczy... Proces tłucz jest bardzo ciekawym zjawiskiem z pogranicza psychologii, tłuczości. To można w ten sposób opisać, że na początku otrzymujemy jak gdyby jakieś zadania do wykonania, my określamy nasze możliwości, szukamy szybko jakichś rozwiązań, których zresztą nie ma. Proces twórczy w pierwszej fazie kończy się porażką. Jakiś ruch jest. tu te kolory okropne, no to ty ciągle ładujesz się to, co masz tu. Jest kolor, to jest fajne. Brakuje nam możliwości, środków, a także wyobraźni. Próby są nieudane. Ale to jest jakiś Quasimodo, no regularne rysy. Tu zrobię. Inaczej się patrzył na początku. Nie, nie, kochane. I to jest tak zwany okres wstępny procesu twórczego. Ten problem schodzi do nieświadomości. A więc świadomie my tego nie przeżywamy. Natomiast znowu nieświadomość jakby przechwytuje. Ona go w jakimś sensie oswaja, ten problem. My w tym czasie zajmujemy się zupełnie czymś innym. Dochodzą do nas jakieś nowe informacje, pozbawiamy się sztywnych nastawień. Trwa to czasami kilka dni, czasami dłużej, czasami krócej, czasami kilka lat. I to jest tak zwany okres inkubacji. I ten drugi okres, zwany inkubacją, się kończy takim momentem, który znamy z doświadczenia Archimedesa. Czyli eureka. Aha, już wiem. I to jest tak zwana iluminacja. Co to znaczy? To znaczy, że jesteśmy już gotowi. Nasza dojrzałość osiągnęła wystarczający poziom. Nasza wiedza jest wystarczająco bogata, żeby zająć się tym zagadnieniem. Oczywiście nie mówiąc o tym, no muszę niszczyć to. W tych fragmentach czym jest wyobraźnia w moim rozumieniu? Wyobraźnia jest szczególnym darem ludzi obdarzonych umiejętnością tworzenia czegoś, czego nie ma. Są dwa takie zagadnienia. Jedno to jest pamięć, a drugie to jest postrzeganie. W każdej chwili, w każdej sekundzie postrzegamy ogromną ilość elementów świata widzialnego, słyszalnego. Swoimi zmysłami chłoniemy coś. Ale żeby funkcjonować, to nasza pamięć utrwala tylko to, co jest istotne dla bieżącej egzystencji. Natomiast cała reszta jest jak gdyby wymazywana z tej bieżącej jak gdyby płaszczyzny przeżywania świata i spychana do jakiegoś takiego ogromnego rezerwuaru, który się nazywa nieświadomością. Wyobraźnia twórcza jest właściwa dla wszystkich ludzi, którzy na różnych stanowiskach, pełniąc różne funkcje, zajmując się różnymi dziedzinami, stykają się gdyby z wyzwaniami, które nie ma zadaniami, na których nie ma gotowych sposobów realizacji. I wtedy pojawia się coś takiego jak natchnienie, impuls, intuicja. Można ją określić w ten sposób, co to jest intuicja. Wiem, ale nie wiem skąd. W jaki sposób to się dzieje? Intuicja nie wie skąd, gdyby czerpie te swoje umiejętności. Natomiast stwierdzono, w co ja zresztą bardzo wierzę, że one pochodzą z tego nieświadomego jak gdyby zasobnika. Z tego zasobnika nieświadomości, który nas tkwi. Z tej niepamięci my czerpiemy różne odkrycia, które realizujemy w naszym życiu twórczym, w naszych działaniach bieżących, na różne sposoby. A gdzie te autografy? Będą nasze autografy. Jutro. Ja nie wiem, czy ja będę. Macie zajęcie jutro? Tak, jutro mamy zajęcie. A to jest piękne.